Drodzy Państwo, drugie targi sztuki Art Expo Kraków 2012 otwierają swoje podwoje. Doświadczenie świata jest takie, że kiedy były w naszych dziejach, już w dziejach nowoczesnych, dwa wielkie kryzysy, to podczas tych wielkich kryzysów, kiedy wydawało się, że świat stracił moc finansową, to o dziwo inwestowano w dwie skrajne rzeczy. Złoto i w sztukę. W imieniu, myślę, wszystkich wystawców, wszystkich artystów chciałem gorąco podziękować panu Zjadowi i jego współpracownikom, jego firmie. Tak jak osiąga sukcesy w działalności gospodarczej, tak okazuje się, że jest wielkim mecenasem sztuki, wspiera sztukę, wymyślił te targi, kontynuuje je i stara się jak najlepszą oprawę i o jak największy zasięg. Bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu wszystkich wystawców i wszystkich artystów. Zatem uważamy drugie targi Art Expo Kraków 2012 za otwarte. Druga edycja Kraków Art Expo jest całą pewnością o wiele bardziej interesująca niż zeszłoroczna pierwsza edycja. W zeszłym roku chcieliśmy dowiedzieć się od artystów, od właścicieli galerii, czy jest takie zapotrzebowanie, a według nich, czy byliby zainteresowani. Doszliśmy do wniosku, że w Polsce brakują targi sztuki, a ponieważ Kraków jest stolicą kultury, no to nie powinno być bez targów sztuki. Taka inicjatywa jest jak najbardziej potrzebna, dlatego że targów w Polsce jest jak na lekarstwo, a na dobrym poziomie to w ogóle chyba nie ma. To są drugie dopiero takie targi w Polsce, które mogą się liczyć w przyszłości. Chciałoby się, żeby te targi były tak jak na świecie, tak jak to się odbywa we wszystkich europejskich stolicach. Wystawców w tym roku mamy 50 paru. Są to wystawcy i polscy, i zagraniczni. Mamy wystawców z Afganistanu, z Chin, Rosji, z Ukrainy i nawet z Ameryki Południowej, z Argentyny. Jestem tutaj pierwszy raz i ogólnie rzecz biorąc mi się podoba, jak to jest zorganizowane. Jest miło, jest dobry standard. My przedstawiamy Stowarzyszenie Artystów Sztuka Bez Granic, gdzie członkami tej organizacji są artyści z Ukrainy, z Rosji, z Mołdawii, z Gruzji, z Włoch, no i z Polski. Mama Chinka, ojciec Polak, a dziewczyna ma na imię Awaz. To ja dałam jej to imię kurdyjskie, co oznacza melodia. Tutaj to są te obrazki małe, to jest zakazane miasto w Pekinie, bardzo znane. A to już chyba widok i Krakowa. To jest od razu, to jest malowane na żywo i już w domu nigdy nie poprawić. Różnorodność jest bardzo dużą wartością i to nas wzbogaca. Z jednej strony wzbogaca Polaków kontakt ze sztuką, tym bardziej dla nich nieznaną, egzotyczną. Przecież wiemy o Afganistanie tyle drastycznych wydarzeń i mało komu przychodzi do głowy, że tam może być taka
subtelna, wrażliwa, inteligentna osoba. Urodziłam się w Kabulu, skończyłam Politechnikę Krakowską na Wydziale Architektury. Zajmuję się również malarstwem. Te obrazy to jest okres około 10 lat. Jest to inspiracja moim krajem i problemami, które tam zobaczyłam na własne oczy. Przede wszystkim problem kobiet i chcąc czy nie chcąc zawsze mi wychodzi ta kobieta. Odwiedziło nas bardzo dużo galerii, które się wystawiają w tym roku. Są to galerie z Warszawy, jak Galeria Artu, czy Galeria pani Ewy Hernik. Wystawia się również Muzeum Narodowe w Krakowie, wystawia się Związek Artystów Plastyków, Zespół Szkół Plastycznych z Częstochowy, takie zacne galerie krakowskie jak Galeria Artemis, Space Gallery, Galeria Raven, które na niejednych ważnych targach wystawiały się i zaszczyciły nas swoją obecnością na naszych targach. To są rzeczy. Bardzo dobra geografika profesora Wańka, założyciela Grupy Krakowskiej. To są przedwojenne rzeczy, jego wszystkie. Akwaporty, już właśnie niedostępne, bo to już on już nie żyje i już nie ma, tylko syn mi dał takie ostatnie trzy, bo będzie robił fundację imienia ojca. Te targi tak naprawdę są bardzo potrzebni wszystkim. Potrzebni po to, żeby artyści mieli bezpośredni kontakt z koneserami sztuki. Potrzebni są właścicielom galerii, żeby poznali się z nowymi artystami, żeby poznali się z nowymi trendami sztuki, żeby mogli promować ich. No oraz potrzebni są odbiorcom i koneserom, żeby mieć ten kontakt, żeby dowiedzieć się, co jest nowego w twórczości tych artystów. Mówi się ogólnie, że w sztuce nie chodzi o pieniądze, bo tak naprawdę kupujemy sztukę, która nam się podoba. Jeśli kiedyś zyska na wartości, świetnie, jeżeli nie, to przynajmniej będzie cieszyć nasze oko. Promowaniem rynkiem sztuki zajmują się artyści, którzy są od tworzenia dzieł sztuki, a nie od promowania siebie. Dziennikarze boją się podejmować tego typu tematów. Nie znają tematu rynku sztuki. Dlaczego inwestowanie w sztukę jest sztuką? Bo sukces inwestycji w sztukę jest uzależniony od wielu czynników. W ocenie decyduje przede wszystkim dostępność dzieł twórcy na rynku, rozpoznawalność twórcy, obecność w znanych kolekcjach, ocena krytyków, kampanie medialne, jakieś mody. Kolejny to czynnik rynkowy, czyli trend, koniunktura, popyt, podaż prac danego artysty. Wysokie temperatury zamienia się w naturalne szkliwo popiołowe. Dodatkowo angobuje jest z moją autorską angobą tę pracę na bazie porcelany. Dzięki temu płomienie ładniej malują. Ta praca akurat jest wypalona już raz. W tym roku nie ograniczyliśmy się tylko do jednego obiektu wystawienniczego, czyli Galerii Panorama. Również wystawcy wystawiają się w parku, hotelu i takiej eksperymentalnej w tym roku hali o charakterze undergroundowym, z czego bardzo ci wystawcy, którzy zdecydowali się na tą halę, są zadowoleni. Zrobił. Bardzo ładna praca. Młoda sztuka. A to jest stara sztuka, nie młoda. Even though the motif is old-fashioned, it looks slightly modern.
W ostatnim czasie no, mieliśmy do czynienia z dużymi zawirowaniami na rynkach finansowych i przez to coraz większe zainteresowanie jednak nastąpiło tymi inwestycjami alternatywnymi, w tym również sztuką. Dzięki zaangażowaniu milionerów z Chin rok 2011 jest jednym z najlepszych okresów w historii inwestycji w sztukę. 15% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. To, co wyróżnia Chiny na tle innych państw inwestujących w sztukę, to 684 aukcje powyżej miliona dolarów. Rynek sztuki generalnie w Polsce jest słaby, a w Krakowie szczególnie. Artyści narzekają i to mają rację, że niewiele się dzieje dla promowania ich sztuki w Krakowie. A wiadomo, że targi są motorem, przyciągają i marszantów sztuki oraz odbiorców, koneserów, otwierają możliwości zapoznania się między nawet samymi artystami starszego pokolenia z młodszymi artystami, czy między młodzimi artystami, uczelniami związanymi ze sztuką i z przygotowaniem artystów. Drodzy Państwo, za chwilę licytacja owego dzieła, sporego formatu, oryginalnego, sygnowanego, autorstwa Jana Wężenisty, olej na desce, grubo fakturowany, cena wywoławcza, którą zasygnalizuje uderzeniem gongu, 1600 zł po raz pierwszy. Czy ja będę miał tutaj kogoś, kto potwierdzi mi ową pierwszą kwotę? Zobaczymy. Czy panowie, którzy pojawili się tutaj spontanicznie? Panowie, 1600 zł po raz pierwszy. Przyjrzyjcie się dziełu. Pejzaż Nikiszowca. 1600 zł po raz pierwszy. Cena wyjściowa. Zatem nasza aukcja trwa. Naszym celem jest, jak w tamtym roku, pewna forma charytatywna na rzecz Fundacji Zdrowia Dziecka przy Szpitalu Dziecięcym na ulicy Szczeleckiej. Artyści oddają swoje dzieła na rzecz tej fundacji i później do końca roku organizujemy taką imprezę charytatywną, na której przeprowadzona jest aukcja tych dzieł i pieniądze przekazujemy tejże fundacji. Oprócz samych targów i prezentowania sztuki artystów oraz to, co galerie przedstawiają, są imprezy towarzyszące jak warsztaty artystyczne, warsztaty ceramiczne, nawet warsztaty bardzo słodkie, czekoladowe, co dzieci bardzo cieszy. Ja będę podawał drugą rękę. No, czekaj. Ale jak wszyscy będą już mieli ucięte, to zaczynamy. I każdy będzie malował to, co chce. Tylko wasza wyobraźnia w tym momencie działa. Dwa. A ja zrobiłem ciasteczko czekoladowe. Trzeba tylko drugą warstwę czekolady nałożyć, odsekać, ona potem wyschnie, będzie miała się ciasteczko czekoladowe. Ja to zostawię na pamiątkę, wiecie? W pięknym XIX-wiecznym parku zwiedzający mogą podziwiać dzieła znakomitych rzeźbiarzy polskich, takich jak Jerzy Kędziora, Jan Siuta, młoda artystka Magdalena Cisło. Chcieliśmy połączyć miły wypoczynek na tle natury z zaznajomieniem się przez rzeszę odbiorców ze sztuką. Udało nam się to w tym roku ze względu na to, że dopisała nam piękna pogoda. Mi
misją tej inicjatywy jest zrobienie tych targów jak najbardziej międzynarodowymi. Z roku na rok więcej zapraszać artystów, galerie z zagranicy i z krajów dalekich. Te targi muszą kilka lat się promować na pewno, żeby zaistnieć na mapie kultury europejskiej. To jest ogromne zadanie, a to nawet nie dla jednej osoby, nie dla jednej instytucji. Ale według mnie to ma rację bytu i rozwoju. Jeżeli będzie wsparcie miasta przez Urząd Wojewódzki, Marszałkowski oraz Ministerstwo Kultury, i to trzeba razem to wszystko zapinać i zrobić. I uważam, że Kraków ma taki potencjał i ma możliwości, tylko to wymaga dużo pracy. Mam nadzieję, że ta kolacja będzie kolejnym takim miłym akcentem w tych targach. Będzie łączyć z przyjemnymi rozmowami na temat sztuki, rynku sztuki. Na specjalne życzenie pana Zjada Raufa odwiedziła dwór w Tomaszowicach Manli Szczepańska. Pani Manli urodziła się w Chinach, studiowała w Polsce, jest już 10. rok